Do bardzo groźnego wypadku doszło w czwartkowe popołudnie na drodze krajowej nr 36 w okolicach Siedlec. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że doszło do niego przy próbie wyprzedzania. Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes, jadąc od strony Ścinawy w kierunku Lubina, rozpoczął manewr wyprzedzania samochodu ciężarowego z naczepą, nie upewniając się, czy może bezpiecznie wykonać ten manewr, i doprowadził do czołowego zderzenia z kierującym samochodem osobowym marki Kia. Obaj kierowcy w wieku 71 i 60 lat z wieloma obrażeniami trafili do szpitala. Jeszcze przed przyjazdem służb z rozbitych samochodów wyciągnęli ich świadkowie zdarzenia. Taka postawa jest godna uznania, zwłaszcza że w trakcie ewakuacji kierowcy Mercedesa samochód ten zaczął się palić. Sprawca wypadku prawdopodobnie odpowie przed sądem. Droga w tym miejscu była zablokowana przez kilka godzin.